Cześć kochani, dzisiaj będziemy oglądać jeden z najstarszych budynków w moim mieście. Widzimy tutaj fragment obecnego stanu, taki najstarszą część środkową. Jest to najstarsze znane mi zdjęcie tego obiektu. Widać, że bieda, jakieś dzieci biegają, samopas. No, nie było tu wesoło i w tej biedzie, w tej takiej ogólnej nędzy powstał taki ogromny budynek, oficjalnie rzecz jasna, i on stoi do dzisiaj w prawie niezmienionym stanie. I trochę się z frontu zmieniła, ale ta bryła dalej jest. Brałam się do niego na spacer. No, to kolejny budynek z oknami bardzo nieproporcjonalnie niskimi. Tutaj się wznosi. Tu mamy rozetkę. W sumie wygląda jak kościół, gdyby się lepiej przyjrzeć. No jest to szpital. Znowu okno w piwnicy. To jeden z najstarszych budynków w tym mieście. I znowu wejścia do podziemi. Na poziomie gruntu. Do szpitala, co ciekawe, wchodzi się na pierwszym piętrze i specjalnie jest zbudowany, tak? Żeby tu nie wchodzić i się nie przyglądać. Tam jest główne wejście. Widzimy, że jest przebity w pierwszym piętrze. Takie coś dziwnego. Ta stara pochylnia. Znowu mamy jakieś dziwne okna. Na poziomie -1 i tak naprawdę na starym parterze. Tamta część jest dosyć nowa i wybudowana. No tu widzimy od frontu, a jakby od tyłu, ponieważ teraz jest to tył, ale kiedyś było główne wejście do szpitala. Widzimy oczywiście okna w suterenach. I on oficjalnie, według oficjalnej wersji, tak został zbudowany, czyli już takie duże okna były. Nie wiem, czy dla was to jest oczywiste, ale dla mnie to jest trochę dziwne, bo one nie wyglądają jak okna piwniczne. Wyglądają jakby poziom gruntu podniósł się o jakieś 2-3 metry. No i wychodzi też z samych proporcji budynku. Może mało widać, ale tak właśnie jest. Później jeszcze pokażę wam stare zdjęcie, będzie na niej więcej widać dzisiaj. Zza płotu wiele nie będzie widać. Obiecane stare zdjęcia, nie jest ich wiele. To jest z XIX wieku chyba jeszcze szyłek, a to jest z lat 20. XX wieku. Widać, że już jest dużo drzew, już wszystko jest zasłonięte, ale nadal wchodzi się od frontu, a nie teraz tak jakby od tyłu. Zdjęcia tylnej części praktycznie nigdzie w starych publikacjach nie były pokazywane. W ogóle ten budynek jest chyba jednym z najmniej fotografowanych budynków w tym mieście. I właściwie jest tylko to według starych publikacji. Nie ma go nigdzie pod żadnym innym kątem, a budynek później został rozbudowany, zresztą widzieliście to na filmie, o boczne skrzydła, ale według tej samej zasady, to znaczy okna też były w piwnicach, z tym, że oryginał był tak zbudowany, jak był.
Nie do końca wiadomo po co i dlaczego. Nie wiadomo nawet, czy ten budynek oryginalnie miał być szpitalem, ale na pewno tę funkcję ma od ponad 150 lat. Także jest to jeden z najstarszych szpitali w Polsce, który zresztą jest w strasznym stanie i no, nie ma szczęścia ani do zarządzających, ani do finansowania przez państwo. Tak jakby ktoś bardzo chciał, żeby, nie wiem, wybuchł tu pożar, żeby coś się zburzyło, zniknęło. No niestety budynek jest bardzo dobry, bardzo solidnie zbudowany. Nigdzie go nie można w żaden sposób zniknąć, więc, no więc jest, więc się go pomija, zasłania płotem, obudowuje od tyłu nowym budynkiem. No tak, mało kto tutaj zagląda z turystów. Tu budynek ochronki, czyli przedszkola fabrycznego. Jest to stare zdjęcie, ale obecnie wygląda on tak samo. No może tyle, że teraz się chodzi po dwóch stopniach, ponieważ teren jest bardziej wyrównany, jest po prostu wyżej. I w większości pocztówek, na większości folderów reklamowych reklamujących miasto mamy tylko to. W rzeczywistości budynek jest o wiele większy. Tu mamy przejścia do jednego budynku, tu jest do drugiego. I na końcu jest jeszcze jeden budynek z zupełnie innej cegły, w zupełnie innym stylu. Jest podejrzenie, że został zbudowany później, ale jest też podejrzenie, że do niego dobudowano to. Mówią tak, ponieważ nigdzie się o nim nie wspomina i jest już samo to jest trochę podejrzane. Oficjalnie jest powiedziane, że przedszkole zostało zbudowane w całości, fabryczne, tak jak jest. Nie jest to prawdą. Zresztą zaraz Wam pokażę na filmie, jak wygląda ta końcówka z innej cegły, w zupełnie innym poziomie posadzek, tak jakby w pół piętra i ma też znowu ten charakterystyczny dół zakopany w ziemi. O, to jest znowu jeszcze starsze zdjęcie. Widzicie, tutaj się wchodziło kiedyś nawet po 4 stopniach, więc to oryginalny poziom tutaj był jeszcze niższy, ale zobaczcie, znowu nie ma nic tam w prawo, lewo, w ogóle nikt nie robił zdjęć tamtego budynku. Zresztą zwróćcie uwagę to. To jest znowu taka dziwna iglica, nie wiadomo do czego służyła. Tu już jest dorysowana. To jest budynek, w którym mieszkały panie pielęgniarki i opiekunki do dzieci. On stoi naprzeciwko przedszkola, ale na razie zobaczymy. O, to jest jeszcze panorama. I ten interesujący nas budynek jest tutaj. Oczywiście ta charakterystyczna wieżyczka. I znowu nie widać, co tam jest. Nie ma zdjęcia, które by pokazywało, czy ten budynek już jest, czy go nie ma. Ale mógł już być, ponieważ jest w podobnym stylu zbudowany co kościół, co tutaj plebania, które oficjalnie zostały zbudowane później, to znaczy już w XX wieku, na początku. No, to jest trochę dziwne, no ale zobaczymy, co tam będzie dalej. Chciałabym pokazać budynek, który jest nigdzie nie pokazywany, zazwyczaj jest tylko ochronka, to jest ochronka, czyli przedszkola tak naprawdę. Mamy dół, podziemie, stronę i górne piętelko. Tam jest teraz kuchnia, ale kiedyś była umywalnia, no ten kraniec miał różne funkcje. Po prawej stara część, po lewej nowa, a może na odwrót, tak nie wiadomo, co było starsze, a co młodsze. Tu mamy wnętrze tego budynku, które widzieliście na filmie.
Jest ono o tyle dziwne, że okna ma. Zobaczcie, gdzie są okna. Gdzie jest parapet? Jak to w ogóle umyć? Jak to otworzyć? A oficjalnie jest to łaźnia dla dzieci. Słuchajcie, wanny wykute w posadzce, tak. Dzieci na kamiennej posadzce, rozumiecie to, kąpią się w wodzie w ten sposób. W tamtych czasach trochę tak, trochę dziwnie, nie? Bo przecież można było normalnie zrobić natryski. Zresztą widzicie, że terakota była znana. No, dlaczego te dzieci tak siedzą w takich dziurach? A może to nie była oryginalnie umywalnia? Może coś tutaj stało? Bo przecież w ten sposób często wyglądają fundamenty do jakichś maszyn. Może ten budynek oryginalnie służył do czegoś innego? No nie wiem. W ogóle ta dziewczynka wygląda, jakby była na siłę przytrzymywana. Zobaczcie. 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 No, no, no tak. A tutaj dziecko normalnie ma wanienkę. Więc do czego to służyło? No ja nie wiem. Nie będę pokazywać więcej, bo zaraz wyjdzie, że gołe dzieciaki pokazuję. Tu mamy ten budynek, o którym wspominałam. Weszłam do środka, nagrałam. No to zapraszam. A to jest druga część zakamki. Kiedyś tu mieszkały opiekunki w przedszkolu. Znowu przebite na pierwsze piętrze wejście. I okna bardzo nisko. Zresztą zaraz zobaczymy. Z tyłu jest wejście osobne do piwnicy. Czyżby to było prawdziwe wejście do budynku? A może to było? Ale wygląda raczej, że kiedyś to było okno i zostało przebite. Schody są nowe. Dzisiaj jest to po prostu spocznik schodów, bo tam z tyłu jest klatka schodów. Też jest budynek z oknami w parterze, to jest czekanie. Piękna klatka schodowa. Dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam na mój blog na www.blogspot.com.